dzisiejszym odcinku razem z Farelem. Siemano. Zrobimy sobie test zgodności, tylko tym razem pytania zadawali nam widzowie na Instagramie, na którego serdecznie Was zapraszam, link oczywiście macie w opisie. Mamy przygotowane dwa przyciski. Zielony przycisk to Krystian, a czerwony przycisk to JJ-ka. Po zadaniu pytania przez Szaka, który jest za kamerą. Siema. Elo, elo. Będziemy pokazywali przycisk, który uważamy za słuszny. A jeżeli nie będziemy się zgadzali w danym pytaniu, obydwoje wpadamy do bosenu. To ja mam pierwsze pytanie. Czy widzowie powinni zostawić w tym momencie łapkę w górę? Okej. Z racji tego, że to jest test zgodności, no to wy napiszcie w komentarzu jakieś pytanie, a te pytanie na pewno wykorzystamy w następnym odcinku. Tak jest. A teraz czas na pytanie od widza. Kto pierwszy traci cierpliwość? Za wolno to robi. Ale nie widziałam, co pokazujesz. Krystian, zdecydowanie. Tak, ja mam cierpliwość. Nie masz, nie kłam. O, ja nie mam cierpliwości, właśnie. Chciałem jakąś analogię do tego, ale nie znalazłem, no. Kto dłużej śpi? Oczywiście, że JJ-ka. Zdecydowanie ja. Mnie bardzo ciężko jest odkleić od łóżka. Ja wam kiedyś ją nagram, jak leżę tak. Zibunią. To są pomówienia! Tak jest, tak o. Z Zibunią razem. Kłamiesz. I z joystickiem. Najśmieszniejsze jest to, że nieraz wstaję, budzę się, nie? A tu na przykład ogon joysticka przed twarzą. On się czasami wbija w poduszkę, albo śpi nad głową, albo gdzieś z boku. A rano się budzisz z włosami w buzi. On śpi jak człowiek. No dokładnie, jak dzidziuś. Kto poświęca więcej czasu pieskom? Ta-da! Ej, w tym odcinku jesteśmy coraz bardziej zgodni niż w zeszłym roku. Słuchaj, jeżeli ja miałbym poświęcać jeszcze tyle czasu, co ty pieskom, to ja nie miałbym czasu dla Szaka, dla Klaudii. Co to miało oznaczyć? Dla rogalika nie mam. Żartuję, dla rogala też. Nie no, troszeczkę mniej chodzę na spacery z pieskami, no, to prawda. Kto lepiej sprząta? Trzeba było zadać, kto nie umie sprzątać. Trzeba było zadać, kto sprząta w ogóle. O, otóż to. To kto ma zawsze porządek? Co ty gadasz, bo... Bungie! Bez dyskusji, albo Bungie, raz, dwa, trzy, albo nie. Krystian, nie można tak robić z zaskoczenia. No bo się nie zgodziłaś. Masz się zgadzać z tym, co ja mówię. Kto ma czyściej? Farel. Tak, ciekawe gdzie? Kurde, kto zostawia zawsze kubki tak długo w tym miejscu, gdzie się wozi kubek po kawie papierowy, że aż przecieknie i później kto to musi czyścić? Stary! To są pomówienia, ty jesteś bezczelny. Ale ty myślałaś, że będziemy nagrywali odcinek i ja będę tutaj kłamał widza? Tak myślałem. Idziemy na górę. Tak. Kto lepiej wyczesuje pieski? JJ-ka, tylko ona to robi. Jej! Ale ja obcinam im pazurki. Tak, Krystian obcina pazurki. I myje zęby. I podcina pupcie. Ta. I łapki. Tak, i głaska. Kto szybciej jeździ? Ja to Bungie. Krystian, ty chcesz mi zabić, naprawdę. Ale słuchaj, ty nie masz tutaj czasu na zastanowienie się. Tu jest albo źle odpowiadasz i wpadasz, bo chciałaś jeszcze pogadać, widza przekonać, że jednak tak nie jest, że nie wpadała. Tak jakby było. Nie ma, wpadasz i koniec. Kto częściej zaczyna kłótnie? Ta-da! Dobrze! Brawo, przyznała się! Mamy to! Nagrane! Dlaczego pokazałeś, że ty? Nie, to ty. Dobra, niech będzie, że ja. Kurde, myślałem, że to Justyna jest. Jestem bardzo cierpliwa i wyrozumiała, a Krystian zaczyna kłótnie z byle powodu. Tak zwanego z dupy. Tak? Okej! Okay. Tak. Czy jesteśmy zgodni, pomimo tego, że nawet nie wiedziałem, że o to chodziło. Dobra, czy to jestem ja, to ty. Okej, okej, już pamiętam. No, jesteś zielony. Ty czerwona. A kto szybciej przeprasza po kłótni? Stary winiary. Dobra, to teraz mam lepsze pytanie. Kto jest śmieszniejszy? To teraz ty dawaj pytanie. To... Jest większy szefem. Nie! Ona się boi wpaść. To jest mądrzejszy! No nie! To podam, to daj czerwony do góry. Kto jest mądrzejszy? Ej, te pytania są dobre od widzów. Po co kłamałaś? No Krystian, ty jesteś, no Krystian. Ty jesteś mądrzejszy, tak? No. W czym? We wszystkim. Bardziej doświadczony.
No bo jesteś starszy! To zagrajmy w kamień, nożyca, papier, kto jest mądrzejszy i to będzie oliwa sprawiedliwa. Trzy po trzy. No i dobra, ona jest mądrzejsza i po co się wymądrzasz? Na deskę, bo będziemy zaraz się nie zgadzać znowu. Kto jest bardziej leniwy? Justyna! Wiecie, zależy w jakich sytuacjach, ale ty też jesteś turboleniwy czasem. Słuchaj, ale jak mam coś zrobić, to robię, a później odpoczywam, tak? Nie ma tak, że mam coś do zrobienia i tego nie zrobię, a idę leżeć. Nie mogę. No, ale ja też tak nie mam. Ale ty czasami... Ale i tak przegrałaś! Ale jest tak, że ja czasami sobie lubię poleżeć chwilę chociaż, a Krystian nie no, w sumie ty też tak. Nie no, jesteśmy na równi, podejrzewam. Mi się wydaje, że nie jest tak, że ja jestem bardziej od ciebie. Wiesz co? Niech ci będzie. Zgadzam się z nią, niech jej będzie. No dobra, a kto częściej sprząta po sobie? No, oczywiście, że ja. Co ty robisz? Wiesz, ty kłamiesz jak najęty! Jak wynajęty! Ja pierdzielę. Na razie. Cześć. Pozdrów Kazie. Pa, babciu. Jak się uda, Robin Hooda. Powiesz mi, że ja na przykład jak jem sobie przy stanowisku, nagrywam czy coś, to nie sprzątam po sobie? Zawsze wszystko wynoszę. Dobrze. Bo ty nie widzisz tych rzeczy, bo ty nie pracujesz w tym miejscu, gdzie ja pracuję. Dobrze, ale mi chodzi o dom, a nie o twoje studio. Ale w tym domu mieszka tyle osób, że ja nie będę wszystkich sprzątał. Ale chodzi po... Tego nie robię! Jest tak! No tak jest! Mogę! Na deskę. Kto bardziej dba o związek? No co? Się zastanawiasz? Ty! Ja. No ja zdecydowanie. A troszeczkę mniej mam za dużo na głowie. Ty po moszaka. Prawda? O joysticka. O Klaudię. O Klaudię! O Rogalanie. Żartuję! Przecież! Ale śmieszne! Okej, dawaj dalej. To są dobre pytania. Kto ma większe ego top? Zdecydowanie, Krystian. Jestem wyższy. Kto organizuje lepsze randki? O ty, bo kiedy ty randkę zorganizowałeś? A na rusztowaniu ci dronem kto pizzę przywiózł? To była ja zorganizowałam tą randkę. Nie, bo ja tego drona ogarnąłem, bym się jem. Gramy w kamień, nocy, papier, kto pada. Trzy, bo... Oszukuję! Oszukuję! Słyszysz? Poczekaj! Za wolno to robiłaś! Oszukała, nie? Strasznie, jaki napaleniec! Weź! Nie tu! Strach się robi i wie, że przegięła to! Ale jajo! Dawaj, jeszcze raz. Trzy po trzy. Panie. Boże! Ale czemu nie dość, że kłamstwo powiedziałeś, to jeszcze ja wpadam? Piona! Nie ustawiaj, nawet ty nie rób tak! Nie, nie! Piona, no przybij pionę! Daj pionę. Poszła. Jak tam u ciebie? Na dole syreno schadowało? Kończymy odcinek. Nie! Tak! Nie będę tolerowała kłamstwa. Kto ma lepszą formę? Krystian ma wiecznie lepszą formę. Nawet jak nic nie robi, to i tak ma lepszą formę. Wiesz, się gra, się ma, nie? No właśnie, nawet jak się nie gra, to się ma. No, w moim przypadku jo. Kto częściej mówi kocham cię? Krystian, widzicie to? Jaki romantyk! Bo ja zapominam! Padasz, padasz, co to ma być? Ja ci mogę przypomnieć, wiesz? Krystian, nie no, gdzie, nie... Gdzie jest serce? No? Nie, nawet się nie tłumacz, bo to wstyd. Kto więcej wydaje na zakupach? A jak to? Przejdzie. Ja, ale... Krystian czasami robi takie jednorazowe jakieś zakupy, że podejrzewam, że on i tak więcej wydaje ode mnie. Słuchajcie, po pierwsze, ostatnio co sobie kupiłem to tak. Zestaw narzędzi za ponad 10 tysięcy złotych. Tak. Ale to jest fajne zestaw. Chciałem mówić, że ja wydaję więcej pieniędzy. Ale to jest fajny zestaw, to będę miał na całe życie. Tam jest. Ach, pokażę wam kiedyś na odcinku, jak będę coś budował. Mega fajny sprzęt. Kto ma lepszy styl? JJ. Kurde! No tak, JJ. Ja też chciałam żyć, ale jesteś zielony, ja jestem czerwona. Aha! No bo ty jesteś zielona ubrana, ja na tym mam na odwrót wciski! Bo się zgodziliśmy, że ja, ale obydwoje się pomyliliśmy, że zielony. Okej, okay, no niech będzie. Kto jest bardziej uparty? Co ty w ogóle? Weź mnie nawet nie nerwuj! Dlaczego? Krystian, to przecież by się ciebie trzeba prosić zawsze o coś. A ciebie się nie da przegadać w ogóle, nic ci się nie da przemówić do rozsądku. Bo ja jestem kotem, chodzę swoimi ścieżkami. No to dlaczego mówisz ja? Miri! Ja tak specjalnie z gracją wpadłem, że se...
płuca odbiłem, a ty co? No Justyna rozwaliła! Ja nie wiedziałem, że ta guma tak strzela, nie? Że aż wywróci drabinkę. Justyna, odwalasz numery, takie cyrki. To teraz poczekaj. Widzowie, teraz troszeczkę gimnastyki. Nie ma nic. Kto wejdzie pierwszy na deskę? No ja jestem już na łokciach, jak coś. Zrób tak jak ja! Czekaj. A? O cię kręca! O cię kręca! O. Nie topesz, ty! Nie da się! Co ty robisz? Puść się! Raz, dwa, trzy. Co? Zrób tak jak ja! Hop i na brzuch. No i teraz. Noga do góry. I masz już go w dosiadzie, nie? Ale kurde, widziałaś? Trzeba było chodzić po drzewach za młodo, żebyś się nauczyła. No to zaskakuj jeszcze raz. Kto pije więcej kawy? Jajka. Krystian. Nie no, faktycznie piję tak 3-4 dziennie, wiecie? Ja piję dwie. Kto jest bardziej kreatywny? Szefunio! Ja w ogóle nie, znaczy czasami mi wyjdzie, ale tak to... Czemu? No jesteś kreatywna, jeżeli chodzi o na przykład o gotowanie, bo potrafisz to robić i zawsze coś tam od siebie dodasz, wychodzi to fajnie. Ja jestem kreatywny, ale w innym. Manualnie bardziej jestem uzdolniony, potrafię inne rzeczy robić. Coś poskręcać, postukać, popukać i idzie. Stuk, puk, Farel Brook. Tak będzie się nazywa moja firma. Piękna nazwa. Kto lepiej tańczy? JJ, ja nie potrafię w ogóle tańczyć, czekajcie. Ósemeczki. Znaczy, Krystian już się coraz lepiej uczy, nie? Ale kiedyś to tragedia była. Ja w ogóle nigdy nie czułem takiej potrzeby, chęci poruszania się fajnie, tańczenia, ani śpiewania. W ogóle, ja nawet coś robię, to nie słucham muzyki, jakoś w ogóle nie czuję tego, nie wiem. A ja cały dzień chodzę i śpiewam. No właśnie, a ja jestem totalny przeciwieństwem JJ-ki. A muzyczny, no nie potrzebuję tego, a to jest mega dziwne, bo wiem, że wiele osób... Jeżeli cokolwiek robi, to musi słuchać muzykę. Na przykład moja siostra, ona całe życie słuchała piosenek, nawet jak się uczyła. Na pełną epę w pokoju i normalnie słuchała muzyki i się uczyła. To było ciekawe. To kto więcej grzeszy? Grzeszy? Arel! Bo z tobą się debilu zadaje! To prawda! Mamy bandytów w domu. Dobra. Tak, chuliganów. Kto mnie bardziej kocha? O! Szaka! Zdrada? Krystian, no weź, bo połamiesz drabinki! Wpadasz do wody. Taka próba daremna! No i patrz. Nie, nawet nie próbuj, Krystian, bo... Nie, poczekaj, uspokój się, pogadajmy. Założę ci duszenie trójkątne, poczekaj tylko. Kopa jak Kung Fu Panda. Mam pomysł na odcinek! Yoga challenge na tej desce. To będzie dobry odcinek, serio. Dobra, Justyna, gramy w kamieniuszce papier, kto wpada, bo to naprawdę trzeba być tolerancyjnym. 3 po 3. To oznacza, że cię bardziej kocha! Dama z łasiczką. No, z łasicem. Pamiętajcie, żeby wpadać na naszego Instagrama i zadawać nam w DM-ach pytania, które chcielibyście, żeby pojawiły się w kolejnym odcinku. 20 tysięcy łapek, nagrywamy yoga challenge na desce. Subskrybujcie kanał. Ja żałuję, że wpadłam na ten pomysł. Ja też. Kurde!